Rozczarowania Euro 2024. Słuchajcie, myślę, że możemy sobie o tym troszkę podyskutować, bo naprawdę parę fajnych drużyn już odpadło po tej pierwszej fazie. Parę znakomitych piłkarzy pożegnało się z mistrzostwami Europy. No słuchajcie, co tu dużo mówić, biorąc pod uwagę ogółem to, co się dzieje na mistrzostwach Europy. Trzeba przyznać, że na razie ci główni faworyci jadą na zaciągniętym ręcznym. Wiemy, że do następnej rundy awansowali i Anglicy, i Francuzi. Ale słuchajcie, no patrząc na taką drużynę Anglii, no to ja naprawdę łapię się za głowę i się zastanawiam, co to jest za zespół, bo oni po prostu nie grają nic na ten moment. To jest tak apatyczny, tak ospały, tak zmęczony zespół, że naprawdę ciężko się ich ogląda przede wszystkim. Wczorajszy mecz zresztą to potwierdził, 0-0. Absolutny dramat dla mnie na razie gra reprezentacji Anglii. Ja wiem, że oni wyszli z pierwszego miejsca, ale myślę, że oni daleko nie zajdą na tym turnieju. Widać jednak zmęczenie materiałem, słuchajcie, widać, że Premier League wykańcza Anglików i naprawdę źle to wygląda. Francuzi cały czas wiemy, zaciągnięty ręczny, tak naprawdę nie pokazali jeszcze nic absolutnie na tych mistrzostwach świata. Zobaczymy, co będzie z nimi, ale myślę, że największe takie rozczarowania no to przede wszystkim Chorwacja, słuchajcie. Tak, Chorwacja, no umówmy się, no brązowy medalista mistrzostw świata żegna się już po pierwszej fazie mistrzostw Europy z turniejem. Zapłakany Luka Modlić odbierający nagrodę Man of the Match po meczu Chorwacja-Włochy, kiedy to Chorwaci, słuchajcie, naprawdę grali bardzo dobry mecz do 97 minuty. W ostatniej akcji meczu Włosi strzelają bramkę na 1-1 i Chorwaci z dwoma punktami nie awansują do następnej rundy tych mistrzostw świata. Myślę, że złote pokolenie Chorwatów się kończy, bo to był chyba na pewno ostatnie Euro w wykonaniu Luki Modricia. Także ten widok Luki Modricia, kiedy on ściska tą koszulkę, a 30 sekund później siedzi na ławce rezerwowych w szoku, lekko zapłakany, no to słuchajcie, to naprawdę, myślę, przejdzie do historii Euro 2024, bo rozmawiamy o gościu, który przecież zdobył złotą piłkę. Także Chorwacja, naprawdę wielkie rozczarowanie. Wielkim rozczarowaniem też w mojej opinii jest Serbia. Serbia, która oczywiście jest dosyć słabszym zespołem niż Chorwacja na ten moment, ale też ostatnie miejsce w grupie, tak naprawdę nie zagrali nic, apatyczny futbol, a przecież tam też są naprawdę nieprawdopodobne nazwiska. Vlahović, Mitrović, Tadić, Ilić, no słuchajcie, naprawdę, personalnie ten zespół jest bardzo mocny, no ale widać, że jednak drużyna nie funkcjonuje. Ta drużyna na razie nie funkcjonuje najlepiej i to widać po prostu. Myślę, że dużym rozczarowaniem też jest przede wszystkim nasza reprezentacja. Chociaż my trafiliśmy na grupę śmierci, nie wiem, czy ktoś z nas zakładał, że my awansujemy do następnej rundy, chociaż wiem, że wielu kibiców mówiło po pierwszym meczu, że my tą Austrię to pykniemy o tak. Stało się inaczej, zagraliśmy pierwsze niezłe spotkanie. Niezłe, ale przegrane. Drugie katastrofalne, szczególnie drugą połowę. No i trzecie, dobre spotkanie z wicemistrzem świata. Myślę, że taki wynik przed mistrzostwami Europy bralibyśmy w ciemno, prawda? Ten remis z Francuzami, ostatnia kolejka. No może gdyby nam to coś dawało, to by była nieprawdopodobna euforia w narodzie. I tak, euforia troszkę jest, bo widzieliście te obrazki pewnie z lotniska Chopina, kiedy w nocy piłkarze wrócili i naprawdę masę kibiców ich witało. Także jest, słuchajcie, jakiś zalążek naszej reprezentacji, ale wydaje mi się, że też biorąc pod uwagę całokształt, jest to jakiś tam zawód, bo Robert Lewandowski grający prawdopodobnie swoje ostatnie eliminacje Mistrzostwa Europy, Wojciech Szczęsny grający swoje Mistrzostwa Europy ostatnie, Kamil Grosisty pożegnający się z reprezentacją raz na zawsze, także to takie obrazki kluczowe, wydaje mi się. No jednak nie wyjście z grupy, biorąc pod uwagę ilość drużyn, jest na pewno dużym zawodem. A kto na plus, słuchajcie, kto na plus? Wydaje mi się, że na pierwszy rzut naprawdę wychodzą Hiszpanie. Hiszpanie, którzy mają bardzo młodą kadrę, popartą paroma doświadczonymi zawodnikami, pokazują, że być może to jest ten turniej, kiedy Hiszpania znowu wraca na szczyt, wraca na tron. Zobaczymy. To jest bardzo niedoświadczony zespół, ale na razie widać tam bardzo dużo jakości i przede wszystkim zespołowość. No słuchajcie, to co oni zrobili z Włochami, wygrywając tak naprawdę tylko 1-0, ale kontrolując absolutnie spotkanie od pierwszej do 90 minuty, grając kapitalny mecz. Tam Donnarumma to się dwoił i troił, słuchajcie, by naprawdę wprowadzić tych Włochów dalej. No i udało się, słuchajcie, Włosi grają też dalej, ale skupię się na razie na Hiszpanii. No, Yamal, słuchajcie, mój ulubieniec, 16-letni piłkarz, a wygląda naprawdę jak profesor futbolu. Nijaki Williams po drugiej stronie, te skrzydełka chodzą. Do tego kapitan Morata, który naprawdę dostał jakiegoś takiego boosta, jak założył tą kapitańską opaskę. Naprawdę też trochę doświadczenia, prawda, Carvajal. No, ta drużyna naprawdę gra na ten moment kapitalnie. Zobaczymy, jak będzie dalej.
Portugalia. No, wydaje mi się, że też te pierwsze mecze takie niezbyt, potem się troszkę rozkręcili. Cristiano Ronaldo, najlepszy asystent, najlepszy strzelec, najwięcej turniejów w historii. Także rozmawiamy tutaj o absolutnej legendzie, o pomniku Euro. Rozmawiamy o piłkarzu, który jest po prostu chodzącą legendą i to tego mu już nikt nie odbierze. Także ja też mocno trzymam kciuki za Cristiano. Zobaczymy, jak daleko zajdzie Portugalia. Włosi, słuchajcie. Włosi, włoskie Catenaccio, to już w ogóle nie ma tutaj o czym gadać. Włosi nie grają dobrego turnieju i zarówno z Albanią, to nie był przypadek, że Albańczycy ich postraszyli i potem w turnieju też nie wyglądali najlepiej z tą Chorwacją, słuchajcie, ten mecz, gdzie naprawdę oni powinni odpaść, umówmy się, oni powinni odpaść, tylko ta ostatnia akcja Calafiori dała im awans, dała im 1-1, ale oprócz tego, że Donnarumma tam gra kapitalnie, mogę jeszcze wyróżnić Chiesę i tego Calafioriego, to reszta naprawdę w mojej opinii się nie nadaje. I uwaga, uważam, że Włosi naprawdę daleko nie zajdą. Też jest dużo niespodzianek, jak Słowenia na przykład, która awansuje. Słowacja, która awansuje, słuchajcie. No i myślę, że też olbrzymim rozczarowaniem jest reprezentacja Ukrainy. Reprezentacja Ukrainy, która zajmuje ostatnie miejsce w grupie, słuchajcie. Zobaczcie w ogóle na tą tabelę. Rumunia z pierwszego miejsca, Belgia z drugiego. Także widzicie, słuchajcie, że jeszcze dużo się może wydarzyć. Widzimy się w meczach 1-8. Tam zobaczymy, co się wydarzy. Naprawdę jestem ciekaw, co wydarzy się na tych meczach już o stawkę, o tą najwyższą stawkę, czyli o ćwierćfinały Euro 2024. Dziękuję za ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję kanału. Ja się teraz z wami żegnam. Cześć!